Raz, dwa, 100 tysięcy, 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 po raz pierwszy niestety choroba nie pozwoliła mi uczestniczyć wcześniej w wydarzeniach. Nazywam się Robert Stępiewski, jestem pomysłodawcą tego projektu Ulica Teatralna w budżecie obywatelskim. Mam nadzieję, że powtórzymy ten projekt w przyszłym roku. Zgłosiłem ten projekt do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. W połowie sierpnia będzie wiadomo, czy ten projekt został zakwalifikowany pod głosowanie. Głosowanie będzie się odbywało z końcem sierpnia i we wrześniu. Także liczę na wasze głosy. Oddaję głos aktorom Teatru Powszechnego. Dziś sceny miłosne. Reżyseria Małgorzata Potocka. Wyboru tekstów dokonała Natalia Samojlik. Przed państwem wystąpią aktorzy Teatru Powszechnego. Joanna Zagórska, Jarosław Rabenda w poskromieniu Złośnicy, Aleksandra Bogulewska i Daniel Mosior w tangu Mrożka oraz nietypowa para, jak na duety miłosne, Przemek Bosek i Mateusz Kocięcki w Ślubach Panieńskich. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Zanim zagramy jeszcze trzy słowa o tym, z czym będziecie się mierzyć za chwilę, mianowicie poskromienie Złośnicy albo ugłaskanie Sekutnicy w innym tłumaczeniu polskim. W skrócie historia jest o tym, bardzo bogaty mieszczanin z Padwy, niejaki Baptista, ma dwie córki. Starszą Katarzynę, paskudną, złośliwą, to koleżanka, Katarzynę. I drugą, młodszą, Biankę, uroczą, cudowną, układną i w ogóle taką, o której marzą wszyscy panowie i całe tłumy sznury do niej zalotników przychodzą. Niestety ojciec postanawia, że dopóki Katarzyny nie wyda za mąż, dopóty młodsza córka też za mąż nie wyjdzie. Nie ma chętnych, nie ma chętnych, aż wreszcie zjawia się łowca posagów Petruccio. Petruccio, jak tam? To ja. Ale ma jeden problem, bo musi również przekonać Katarzynę. Albo przynajmniej spróbować ją ogłaskać. Dzień dobry, Kasiu. Jak bowiem słyszałem, to twoje imię. Widzę, słów masz twardy. To do mnie mówi zwie mnie Katarzyną. Na honor kłamiesz, bo zwą cię Kasią. Czasem milutką, a czasem złą Kasią. I najpiękniejszą Kasią w chrześcijaństwie. Kasią z Kasina, Kasią Katarzynką, bo wszystkie Katarzynki to pierniczki. Gdym wszędzie słyszał cnót swych pochwały, twojej łagodności, twojej urody, tym zachęcony wyruszyłem w drogę. O twoją rękę przybywam się starać. Jak wyruszyłeś, tak się jej odruszysz, bo wiem, że jesteś tylko ruchomością. A cóż jest ruchomość? Składane krzesełko. No, mówisz jak z książki. A więc siadaj na mnie. Bóg stworzył osły, żeby nas nosiły. Bóg stworzył dziewki, żeby nas nosiły. Nie ja tą szkatą, co ciebie poniesie. Z pracy. Przemysław Bosek. Popełnimy dla państwa fragment Ślubów Panieńskich Aleksandra Fredry. Co możemy powiedzieć o tej sztuce? Proszę sobie wyobrazić,
że kobiety w tej sztuce wpadły na pomysł, żeby nigdy nie brać ślubu. W sensie z płcią przeciwną. I ja jako Gustaw uznałem, że jest to głupi pomysł. Więc ich plan i nasz plan to dwa różne plany. On chciałby zostać Klary ukochanym, mi Aniela została pisana. Co z tego będzie, zobaczycie zaraz. Nigdyż nie być żony. Miłości. Miłości. Ty żalów przyczyno. Złorzeczyć ci nie mogę. Minę łzy płyną, lecz Klaro, kiedyż równą odpłacisz mi miarą? Kiedy ze mną zapłaczesz? Klaro, Klaro! Możnaż kochać, nie płakać razem. Już 2 lata się kończą, jak powabność Klary wzbudziła mą miłość. Bez granic, bez miary. Nie ma dnia, bym nie błagał najszczerszym wejrzeniem i każdym okiem łowił wzroku promienie. Łzami moimi skrapiam jej ślady. Skrapiam całą drogę i kamień bym zmiękczył. Jej zmiękczyć nie mogę. Otóż to. To jest przyczyna. To powód wszystkiego złego. Chodzi, łazi, cień Albina. Płacze? Diabli wiedzą czego. 50 lat. Jęczysz, locha. Teraz każda myśleć będzie, że to tak się miłość wszędzie. Gdzie mam wylać łzy moje? Gdzie podać westchnienia? Połom lat, 2 lat, 10. Jeszcze się nie zmienię. Niechaj tylko na chwilę, na cząsteczkę chwili. Klara, patrząc się na mnie, choć trochę za chwilę. Albinie smętny. Jak rosa poranna, tak mgła złe z twoich wypełnia dom cały. A jednak moje nie zmiękczyły skały. Im się więc staną saletrzanym kwasem. Inny ci sposób poradzę tymczasem. Poradź, poradź. A lepiej niż rana. Źle, żem poradził? Drzwi mi pokazano. Co tam, Alenia? Chodź mi więc, chodź. Tylko nie każ rządzić. Pierwej pocieszę. Mnie pocieszyć nie ma. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 99. Chcielibyśmy Państwu przedstawić fragment sztuki Sławomira Mrożka pod tytułem Tango. Ja się nazywam Daniel Mosiur i wcielę się w postać Artura. To jest moja serdeczna koleżanka nie tylko z pracy i wcieli się w rolę Ali. Artur jest osobą, jest człowiekiem ideowym, pełnym wartości, a Ala jest kobietą. Jest. I zapraszamy Was bardzo serdecznie. Nie, po prostu.
Czego chciałeś? Dlaczego? Chciałbym z tobą porozmawiać. Na osobności. Ej, ty myślisz, że oni się nami przejmują? Nawet gdybyśmy robili... Nie wiem co. A co ci się stało? 100 mil mnie dzisiaj uszczypnął. Łajdak! Łajdak! To twój ojciec! Dziękuję, że zwróciłaś mi uwagę. No bo wyrażasz się o swoim ojcu tak jakoś staroświecko. Dzisiaj nikt tak nie mówi o swoim ojcu. A jak? W ogóle się o nich nie mówi. A, to w takim razie pomyliłem się. To, że jesteście krewnymi, to jest wasza sprawa. 100 mil jest całkiem... Proszę cię, artysta. No i co z tego? Artyści to zaraza. Oni pierwsi nadgryźli epokę. No i co? Zimno mi. Jestem prawie naga. Nie zauważyłeś? Powiedz mi, czy zastanawiałaś się już nad tym, o czym mówiłem ci dziś rano? Zgadzasz się? O tym, żeby wyjść za ciebie za mąż? Mówiłam ci, że nie widzę potrzeby. Czyli się nie zgadzasz? Ale ja nie rozumiem, o co tyle hałasu? Jak chcesz, możemy się pobrać jutro. I tak jesteśmy kuzynami. Dobrze, ale ja nie chcę, żeby ci było wszystko jedno, wyjść czy nie wyjść za mnie. Ja chcę, żebyś zrozumiała, jaka to jest poważna sprawa. Ale dlaczego znowu taka poważna? I tak, jeżeli będę miała dziecko, to z tobą, a nie z księdzem. Dobrze, jeżeli więc ta sprawa sama w sobie nie jest poważna, no to może chociaż uczynimy ją poważną. Ale po co? Bo nic nie jest poważne samo w sobie, nie jest w ogóle żadne! Wszystko jest nijakie! Musimy nadać rzeczom jakiegoś znaczenia, inaczej w tej nijakości utoniemy. Musimy stworzyć znaczenia, skoro nie ma ich w naturze. Ale po co? Bardzo dziękujemy. O 20:00 aktorzy zagrają jeszcze raz dla nas. Ja może jeszcze raz poproszę naszych aktorów na środek. Joanna Zagórska, Aleksandra Wogulewska, Daniel Mosior, przepraszam, Mateusz Kocięcki, Przemysław Boczek i Jarosław Lawenda. W tej przerwie aktorzy zagrają o 20:00 jeszcze raz te same sceny. Za tydzień o 21:00 tu na Placu Jagiellońskim. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich z dziećmi. Teatr Klinika Lalek, cyrk bez przemocy. Fantastyczne widowisko dla całych rodzin. Zapraszam.